Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejtoch. Dzisiaj chciałbym zrobić małe podsumowanie ostatnich kilku miesięcy, mianowicie rozdział czwarty, sezon pierwszy. Zrobimy sobie podsumowanie, powiem wam, co mi się podobało, co mi się nie podobało, na co liczę ewentualnie w następnym sezonie, drugim rozdziału czwartego. No i na koniec pokażę wam jeszcze gameplay, gierkę po prostu po podsumowaniu, jedną z ostatnich w tym sezonie pierwszym. Także zaczynając od samego początku, co mi się podobało, może będę tak po prostu skakał też po menu, to będzie najłatwiejsze, myślę. Myślałem o tym właśnie, jak nagrać ten filmik, czy wypisać sobie wszystko, czy jak, ale myślę, że skacząc tutaj po menu, patrząc na menu, najłatwiej mi będzie to wszystko ogarnąć. Co mi się na pewno podobało, to mi się podobały skiny, większość skinów, bo nie wszystkie w karnecie, widziałem lepsze karnety, widziałem gorsze karnety, ale skiny, które mi się podobały, to na pewno, może polećmy sobie od początku, to wam w ten sposób powiem. Podobały mi się skiny tych kobitek, naprawdę były ok, szczególnie style, nie te właśnie pierwsze skiny, ale ze stylami, które można było później odblokować, były naprawdę fajne. Ten styl jest ok, efekt tak samo był fajny. Tego ziomeczka całkowicie skipowałem, w ogóle mnie ten skin nie interesował. Doom też mnie zbytnio nie interesował, no to ten dodatek na plecy jest ok, bo przypomina mi Akumę ze Street Fightera. Co mi jeszcze się podobało? To był najlepszy skin według mnie, jeżeli chodzi o tutaj te kobiece skiny. Wiadomo, ten anime skin bardzo ładny, tak samo lotnia super, taka specjalna bym powiedział. Mało jest takich lotni tego typu, ale jest bardzo duża i bardzo dużo ekranu zabiera. No i ostatni skin też mi się podoba, bo ma parę wariantów i jest po prostu ładny i fajnie, że jest to skin autorski, a niekoniecznie skin po prostu jakiejś tam kolaboracji, bo tak też się zdarzało, nie? Największy skam, no to są te schody, bo tutaj na pokazie ta postać spoko schodzi, a jak już jest zejście w grze, to naprawdę schodzi jak taki jakiś pajac. Tak jak wspomniałem, dodatkowe skinki mi się strasznie podobały, dodatkowe te wyglądy jakby, szczególnie te czarne galaxy były bardzo ładne, więc to na duży plus. Geralt, jeżeli już jesteśmy przy skinach, Geralt to dla mnie zawód po pierwsze, tak średnio interesuje się Wiedźminem, więc mi to tam rybka, czy on jest, czy nie jest. Tutaj śmiesznie wyszło, bo na drugiej stronie dali tego konia płotkę, który jest w wersji dmuchanej, ale no największy skam no to był jednak ten styl do Geralta, który prawie niczym się nie różni. Jego zbroja się dosłownie troszeczkę obszyciami i kolorami różni, a na pierwszy rzut oka w ogóle nic się nie zmienia. Także to na wielki minus. Tyle chyba jeżeli chodzi o karnet. Overall oceniam to na bardzo dobry karnet. Mówię, były lepsze, oczywiście w momentach, kiedy nie grałem niestety. Były karnety lepsze, były też karnety gorsze. Dosyć wolno mi się wbijało poziom. Wcześniej jakoś mega dużo w Fortnite'a nie grałem, ale wolno mi się wbijało poziomy. No a ja mam taką zasadę, tak przynajmniej sobie gram, żeby urozmaicić to wszystko, żeby nie było nudy, nie było ciągle tego samego, nie było takiego, wiecie, ultra tryhardowania, to staram się zawsze grać najpierw pod misję, a ewentualnie jak zrobię tam dzienne misje, czy aktualnie misje, które mam dostępne, czy po prostu ileś tam misji, jak gram na przykład samemu, czy na zazwyczaj na live streamach na Twitchu, no to robię najpierw misję, latam na miejscówki pod misję, żeby robić i potem dopiero ewentualnie gram o miejsce czy coś takiego, także raczej staram się grać pod misję, pod kille, a nie pod wygraną i jakieś, wiecie, skradanie się. Także robiłem większość misji, nie wiem, 90% ogólnie wszystkich misji zrobiłem, jakie były w tym sezonie, może nawet troszeczkę więcej. Te najważniejsze wszystkie mam, czyli zaprzysiężeni, etapowe, tak to wygląda, w sumie tylko dwóch jakby kategorii mi się nie udało, związanych ze zwierzętami i z leczeniem się, zrobić. Chyba na maksa tych jakby faz jest 200, ja wykonałem 179, jak widzicie, także bardzo dużo tych misji etapowych wpadło, a na misje etapowe nie zwracałem zbytnio uwagi, same się robiły. Poza tym jakieś eventy to też starałem się je robić, więc tego expo dużo udało się zdobyć. 242 poziom, jakieś ile tam, 28 leveli też zdobyłem przez
przez ten pakiet z tym takim skinem, na pewno wiecie o co chodzi, można było kupić taki, o, takiego skina, który dawał więcej leveli, więc te 20 parę leveli szybciej mi się udało wbić. Jeszcze co do kolaboracji, bardzo fajny event, kolaboracja z My Hero Academia, uwielbiam to anime, bardzo ładne skiny, mam nadzieję, że będzie drugi part, bo i ten Super Attack Smash był świetny, myślę, że nawet lepszy od Kamehameha z Dragon Balla, także Smash na wielki plus, skiny bardzo ładne, nie wszystkie, ale ogólnie fajna kolaboracja, ładnie zrobione te skiny, na przykład o wiele lepiej niż skiny, niektóre skiny z Naruto i te pierwsze z Dragon Balla, na przykład All Might wygląda dla mnie 1:1 praktycznie jak w anime, czy ten poprzemianie napakowany, tak samo Deku też jest bardzo ładny, Bakugo troszeczkę inaczej wygląda, ale nie ma tragedii. Tak samo młoty do poruszania się, wiadomo, że w każdym sezonie teraz będą przedmioty do poruszania się, młoty, bardzo fajna broń. Jeżeli chodzi o łuki, nie podobały mi się łuki, przez większość sezonu łuki były, praktycznie w ogóle tego nie używałem, nieważne jaka wersja łuku, mało kiedy widziałem, żeby ktoś to używał, ja osobiście też tego nie używałem, także to mogliby wyrzucić jak dla mnie. Duża nierówność też w balansie, bo mieliśmy na przykład Red Eye, ja głównie grałem, nie wiem, 98% moich meczy to było bez budowania, na razie gram tylko bez budowania, także tutaj powiem pod kątem trybu bez budowania, praktycznie zawsze wolałem brać Red Eye niż jakiegoś Famasa czy Skara, ten Famas jeszcze, ale Skar to naprawdę mocno ponerfiony od tego co kiedyś było jak grałem, na przykład też wiem, że ludzie na to narzekali, bo straszna przepaść była naprawdę, szczególnie na trybie bez budowania, że Red Eye, czyli ten karabin z celownikiem był o wiele lepszym wyborem niż nawet fioletowy czy złoty Skar, bo po prostu to było tak niecelne, a Red Eye był tak mocno celny, także tutaj troszeczkę ten balans chyba nie w tą stronę, ale nie było jakby tragedii, dało się często tego Red Eye'a zgarnąć i jest ok. Z takich szybkich plusów myślę, to właśnie to co powiedziałem. Sezon mi się bardzo podobał, mimo wszystko był bardzo dobry, fajnie mi się grało i czekam na sezon drugi. Z rzeczy, które chciałbym, żeby jeszcze poprawili, no to żeby było w końcu wyskakiwanie z busa teamowe, jak gramy dwójki, trójki, czwórki, żeby dało się wyskoczyć przez jedną osobę i każdy leci równo, razem wyskakuje, nie trzeba sobie mówić powiedzmy przez mikrofon 3-4 i wyskakujemy razem, żeby być w jednym miejscu, tak jak to na przykład jest w Apex Legends, że wszyscy razem mogą wyskoczyć. Kolejna zmiana to, żeby w końcu dali opcję dodawania ludzi do party, do grania z ludźmi, do grania z widzami, bez dodawania ich do znajomych. Może jest taki sposób, nie wiem, pytałem wiele razy, nikt mi nie powiedział, więc raczej nie ma, sam też nie znalazłem. Zawsze jak chcę sobie pograć z widzami na streamie, to muszę ich dodać do znajomych i dopiero potem do party. Potem tego szukać, miliony znajomych, miliony zaproszeń mam jak widzicie i tak dalej, więc żeby dali po prostu zaproszenie do party i koniec, nie musicie być znajomymi i gracie. Jeszcze z rzeczy, które według mnie mogliby poprawić, co by to było? No więcej na pewno tych autorskich skinów, czyli więcej skinów z Fortnite'a, tak jak było teraz w tym karnecie. Bardzo dużo skinów fajnych było, autorskich, Fortnite'owych, nie z kolaboracji. Ostatni skin, ten który widzicie teraz na mapie rycerz, też był właśnie Fortnite'owy, nie z kolaboracji, więc to na plus. Troszeczkę bugów i glitchy się przytrafiło, sam miałem takiego buga, że wpadłem w podziemie i nie dało się praktycznie wyjść, w jednym odcinku nawet to wrzucałem na YouTubie. I tak na szybko to chyba tyle, także zobaczymy jak sobie poradzą tutaj w sezonie drugim. Pewnie jakieś bugi będą, ale mam nadzieję, że nie jakoś mega niedokuczliwe i szybko uda się to rozwiązać. Strasznie czekam, bo sezon drugi zapowiada się najlepszym sezonem ever, bo jest wzorowany na Japonii, na futurystycznej Japonii, czyli taki cyberpunk troszeczkę połączony z Japonią, z Azją. Będzie kolaboracja Attack on Titan, czyli jednego z moich ulubionych anime ever.
i wiele, wiele więcej. Już skiny, które zostały pokazane w sezonie drugim w Karnecie, to po prostu wszystkie skiny mi się podobają, także jestem w mega szoku, bo tam same jakieś postacie ninja, duchów, kunoichi i tego typu rzeczy, więc fajny, fajny sezon się szykuje. Mam nadzieję, że mapa będzie fajnie wyglądać i dużo rozwiązań wprowadzą. Jeszcze jedna rzecz teraz mi się przypomniała, którą chciałbym strasznie zobaczyć, żeby w końcu wróciły rankedy, czyli areny do trybu bez budowania. Wydaje mi się, że tryb bez budowania aktualnie jest strasznie popularny, a dalej nie ma rankedów, czyli grania aren na punkty, żeby był jakiś progres widoczny właśnie bez budowania. Jedyny plus, żebym nauczył się budować, to jest taki właśnie, że jest ten dostępny tryb aren, czyli tryb rankedowy. I coraz mocniej o tym myślę, bo po prostu, no ile można grać, wiecie, bez jakiegoś wyrównanego poziomu, bez jakiegoś progresu, jakichś punktów, rank, nic. A tak aktualnie to wygląda w zero budowania, także to by było chyba na tyle na moje podsumowanie. Sezon mi się bardzo podobał, pograłem dużo, mocno i chyba najdłużej grałem pod rząd od premiery, od kiedy mam konto, bo konto Fortnite mam od lat, ale grałem z dużymi przerwami i teraz około 2 miesiące pograłem czy coś takiego bez praktycznie przerw, także bardzo mi się sezon overall podobał. Mam nadzieję, że drugi będzie jeszcze lepszy. Drugi sezon oczywiście czwartego rozdziału, no i co, i teraz prawdopodobnie jeszcze poleci wam jakiś gameplay z tyłu i sobie zobaczycie jeden z ostatnich moich meczy w tym sezonie, także dzięki za obejrzenie i miłego oglądania, cześć. A specjalnym skinem, tak jak był teraz Geralt, to teraz będzie Eren z Attack on Titan. Ja jestem tak ucieszony, oby czegoś dziwnego nie zmontowali tylko, ale zapowiada się no najlepiej na świecie. Jak dla mnie. Jeszcze anime, które uwielbiam, będzie ze skinem. Lepiej się nie dało. Anime, które oglądam od ponad 10 lat, czyli Attack on Titan, będzie miało jeszcze swoją kolaborację tutaj. O, szarża ze strzelbą. O tym zawsze zapominam, przecież tu są te fajne dodatki, które po naciśnięciu na przykład spacji dwa razy dają teleportację i tak dalej. Ja tego nigdy nie używam, nawet jak to mam. Mini Uzi by mi się przydało, chat. Mini Uzi ja uwielbiam. O, pato. Dawać mi go. Hop. I gdzie ten Jasiek się schował? Ty, on może być nade mną, ten ziomek. Aha. Bum. A dobrze, myślę, że w miarę dobrze to zagrałem, bo gościu chciał grać kątami. A w Fortnite, jak jesteś po lewej, jak masz pusto po prawej stronie, to jest łatwiej, nie? Tak jak ja teraz, on miał łatwiej ode mnie, bo on mnie widział, nie wychylając modelu postaci, a ja go nie widziałem. Także gościu dobrze grał, też tymi kątami grał, ale no udało mi się go przechytrzyć. Tam się ktoś rozsypał. O. Hello. No nie, no skurde, skurczybyk. Dobra, leżysz. Łohoho, ale gość roztrzaskało. Pistolecik mocarny jest, złoty pistolet. Zdjęty. Wow. Trochę przyaimiłem gościa. Czy oglądam Blue Lock? Nie, Blue Lock nie. Nie oglądam, ale mam go na liście. To jest to o piłce, nie? Blue Lock, jak dobrze pamiętam. Czy Breaking Bad oglądałem? Oczywiście, że tak. No, Breaking Bad oglądałem. To już, nie wiem, z 6-7 lat temu. Mój ulubiony serial razem z na przykład Gromotron. Szkoda, że już młotów nie ma. I teraz jest ciężko z movementem, dlatego trzeba autem zasuwać. O, to się przyda. O, już, zobacz, od razu. Ty, no ale gdzie jest ten ziomek, kto do mnie strzelał? Czy on miał balony? Może on balony miał? I on z powietrza z balonów mnie napierdykał. Oj. Smasha jeszcze podniósł, no nie wierzę. Rifta ma jeszcze. Jakie combo, balony i rift.
walka z kilometra, ja szukam jakichkolwiek itemów do uleczenia się i dupa. I znowu ma rifta. Nie no ja... A, z autem całym. Zginie? Nie, ale jest w aucie. Zabiłem go! Nie no, mój aim dzisiaj to do wymiany. Aim do wymiany, ewidentnie. Wow. A, to jest Adventure. A dobra, to zróbmy. Zobaczymy, jak nowy sezonik odpalam. Już się nie mogę doczekać. Nowy sezon Fortnite'a za w sumie jutro. Ja pierdzielę. No nie mogę, no nie trafię tą myszką. Za bardzo ci ludzie tutaj wjeżdżają. O. Dobra. Jutro o której? Masz w grze napisane. O 8 wyłączają jutro serwery. Jutro rano o 8 wyłączają serwery, a jeszcze nie ma godziny ani daty, kiedy odpalą ponownie. Także nie wiadomo, kiedy odpalą ponownie. Wiesz, czy to będzie, kurczę, w stylu coś 5 godzin, czy to będzie bardziej, nie wiem, 20 godzin, czy 18 godzin. Jeszcze nie ma informacji. Talia Kamaniana w ogóle, kurczę. Często... Aha. Zginę? Nie, mam lotnika, nice. Często coś nie mogę trafić. Mimo tego, że aimowo trafiam w gościa, to nie mogę coś trafić, no. No wsiadaj. Dobra, 5 osób zostało, mam 7 killi w ogóle, wow. Na pełnej? Ujojoj, ale to siadło pięknie. Dobra, teraz... Szybka rybka. Nie, tutaj mi się udało. No naprawdę, ten złoty, czy mityczny, czy złoty pistolet... To jest mega mocny, nie? Damage ma piękny. Dobra, bierzemy mgiełkę. Ojojojojoj! Okej. Dobra, teraz chwilę trzeba uspokoić. Złoty AR, to się przyda. Też gościu leci. 3 osoby czat zostały. Wszystko muszę przeładować. Tam jest ziomek. Tam jest dwóch. To był bot, fuck. No jeden strzał! Zabił go ktoś inny, dobra. A jeden na jeden jest. Robimy mu dojazd, czat. Bum! Mamy to! Uhu! Jest! Na koniec sezonu, jeden z ostatnich meczów w sezonie jest Winek, Soluwa.